trzeba ułożyć plat. I mam rozkminę, jak go przerobić, żeby było szybciej. Jesteś, Krzysztof? Jesteś. Siema. Jadę na plac. Dostałem weny. Trzeba działać. Ułożyć. No fajne trajektorie jazdy na tym placu, tak żeby, wiecie, tak jak się ostatnimi czasy ułożyło i się jeździło, no to wiadomo, że po jakimś czasie każdemu się nudzi. I trzeba rozkminić dalej, jak to zrobić, żeby można było cały czas trajektorię zmieniać, no ale no nie idzie tak naprawdę zrobić tego tak, żeby samochody nie skrzyżowywały się przykładowo, jak przyjeżdżają i trzeba zrobić takie skrzyżowanka jakby. No ale będzie multum kombinacji, jak będzie jakaś jazda po śniegu, no bo śnieg zalepi trochę nierówności na pewno, no to będzie różne multum opcji. No i kurde, powiem wam, że tyle jest tych opon, tego wszystkiego. No jest pierdzielnik, miałem to ogarnąć wcześniej, no ale można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale i zobaczę, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że ręce mi nie opadną, no bo jednak ta impreza w Rack Race, no, pozwoliła na to, że tych opon trzeba było dowieźć więcej, tych bel. No i cholera wie, co to będzie. Dobra, i lecimy, pasy zapinamy i ogień. Ale pierdzielnik. No właśnie. To jest ten pierdzielnik. Bardzo brzydko to wygląda. Kurde, te bele to będzie ciężka sprawa, jak to nasiąkło przesunąć. Bardzo mocno ciężka sprawa. No i jak chuj. Oj Krzysztof, co tu się stanęło? Trzeba przywrócić trajektorię jazdy. Ja pierdzielę. Kurde, najgorsze to jest... No właśnie, gnój, słoma, wrak i chuj. Te bele, same bele, przepierdziel to. To już jest super. Trzej! Nie jest tak dramatycznie, choć te są lekkie. Musi iść, nie ma, że boli. Pizzę na wypasie polecał, ale wypas największy to jest tabela, która jest cholernie ciężka. Ta akurat tamte to pikusie. Dobra, jedziemy z tym dalej, ale bardziej okrągła. O kurwa, te przejebane. Kurwa, you
to trzeba troszeczkę poszerzyć. Jak ktoś pójdzie, to najwyżej po drzewach. Ale to też się z czasem da jeszcze te bele. A tutaj planuję zrobić tak. Tu jest te koło. Tu takie jajo w środku. Bo trzeba brać pod uwagę, że tutaj niestety jest nierówność. I to spora. Ogólnie jakby nie patrzeć, to wszędzie są nierówności. Ale tutaj trzeba ustawić te oponki, żeby... No trzeba to wyminąć, nie? I trzeba tak wymyśleć, żeby to miało ręce i nogi i był jakiś łuk. No i takie wysepki chcę porobić. Tu takie jajo wysepka, może z przejściem przez ten. I drugie jajo wysepka. Może być dobrze, nie wiem. Zarys na razie powstaje. Do końca się nie wykorzystać. Kurde, ta mała kula jest. Łód, tu bok. Łód, tu leci bokiem. Tutaj się coś wymadzi. Tu bok. Tutaj się mieści boczkiem. Łamie się w łód, tu. Przełamuje. Łód, tu. Thank you.
zobaczymy, którą bramką elegancką się wjeżdża. Nic się nie pomoże, ale pojeździć co można na krzywy ryj, nie? Ja właśnie hajs. Ale czy warto tak rozwalić? Jest się gościem, nie ma to tamto. Brawo dla pana. Brawo, że pana nie namierzyliśmy. Bo by była kula wielkości mirabelki.
się dało, tyle się trochę zrobiło. Jeszcze się trochę poprawia. Śnieg spadnie. No będzie fajna miejscuwa. Różne manewry będą tutaj odchodzić. Zbieram graty i finito. Tutaj jest tak ładnie, czyściutko, równiutko. Tam też na środku równiutko. No tutaj to gnój. Gnój jak uj. Ale tam trzeba coś działać, bo jak się nie działa, łeb się też popsuje troszeczkę. Choć można medytować i brnąć w pustkę, w czerń i latać gdzieś wysoko, a może nisko, tam już nie ma odniesienia. No i tak, pany, do zobaczyska na śnieżnym zawijaniu bokiem tutaj.